Kolejna inwestycja z budżetu obywatelskiego oddana w ręce mieszkańców, tym razem tych najmłodszych. Tym razem nowe zagospodarowanie Placu Piastowskiego, no a przede wszystkim Plac Zabaw, który już cieszy się olbrzymią popularnością, jest dosłownie oblężony przez dzieciaki. No i nie ma się czemu dziwić, bo on zmienił się nie do poznania. Zostały dosłownie dwie zabawki ze starego zestawu. Teraz pojawiło się tam mnóstwo nowości, między innymi domek ze zjeżdżalnią. Są też huśtawki, także bocianie gniazdo, które zawsze się dzieciakom podoba i rzeczywiście do niego są kolejki. No i co ciekawe, jest to wniosek złożony przez mieszkańców, którzy mieszkają w okolicy i stwierdzili, że brakuje właśnie takiego miejsca dla dzieciaków, takiego miejsca dobrze urządzonego. Taki projekt zgłosili, namówili do tego swoich sąsiadów. Ich projekt wygrał i teraz mogą już się cieszyć zarówno rodzice, jak i dzieci. Warto zwrócić uwagę, że to nie jedyna inwestycja w tym miejscu, ponieważ wyremontowana została także ulica Siemianowicka. Pojawiła się tam nowa ścieżka rowerowa, więc no rzeczywiście miejsce zmieniło się nie do poznania. Projekt realizowany za pomocą budżetu obywatelskiego to idea dobra wspólnego, tego, z czego wspólnie korzystamy i za co jesteśmy współodpowiedzialni. W Chorzowie budżet obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku.